Okej. Leśnica, moi drodzy. Historia leśnicy w ogóle jest niezła, bo to jest dziewczyna. Północnica za dnia się nie zjawi. Dokładnie, północnica. Północnica za dnia się nie zjawi. To jest dziewczyna, która miała chłopaka i ona tutaj normalnie zabita została, bo inny chłopak też chciał ją mieć. Taka jest historia tego potwora. Patrzcie, jep, już się pojawiła piękna za naszymi plecami. Tak jak mówię, podchodziliśmy do niej na levelu 6. Leśnica podejście pierwsze się nazywa filmik na YouTubie. Całość polega na tym, że trzeba jej unikać. A jak przychodzi co do czego, rzucamy grom. Oh fuck. Dobra. Życie nam odrasta powoli. Musimy ten znak przygotować. Jeśli się z tego znaku raczej nie da za bardzo pokonać. Nie próbujcie. Widzicie, bo ona się tak jakby dematerializuje poza tym znakiem. Dobra, i teraz robią się z niej takie trzy, które trzeba szybko zabić, bo one z nas życie wysysają. No i ona oczywiście odzyskała to życie jak najbardziej, żeby nie było. Na nią jeszcze jest takie, jakby to nazwać, sok malinowy, dobra, jakieś żarcie weźmy sobie. Na nią jeszcze jest taka bomba z pyłem, ale ja tej bomby nie mam, wiecie, i no nie mogę tego niestety wykorzystać, a bym bardzo chciał. Co, musimy życie odzyskać. Ona się odradza non stop. A, dopiero teraz tą kanapkę wrzuciłem. Kurde, zabiłam je, fuck. Słabo to zrobiłem z tym życiem, za dużo go straciłem na początku. Dobra, jeszcze raz. Ale to już jest do zrobienia. Ona nie jest za silna, ona nie jest za silna. Myśmy ją ostatnio zjechali na 6 levelu, ja ją zjechałem do 3 paska, nie jest za silna. Zdecydowanie nie jest za silna ona. Może zmieńmy trochę te, wiecie co? A, olej przeciwko upiorom zapomniałem dać na miecz, no to też jest kurde ważna rzecz. Zdolności magiczne, może byśmy to... Wie, a może ja mam taką petardę, jaką potrzebuję? Gdzie jest ta petarda od tych zdolności magicznych? O, bomba dwimerytowa. To nie jest to, co ja właśnie potrzebuję. Poczytajmy o niej w bestiariuszu. Mi się wydaje, że to może być to. Nie, księżycowy pył. Dobra, ale bomba dwimerytowa też się nada. Pomocnica za dnia się nie zjawi. Dobra. Kuszy używaj do zabijania tych trzech. Coś w tym może być.
Wiecie co, ja ją trochę ubiję i ten... Trochę inaczej to zrobimy. No chodź tutaj. Dobra. Kurwa, no nie! Ach, przepraszam, kurde. Chciałem tej bomby dwimerytowej użyć i co? Naciskałem środkowy przycisk, to on stawał w miejscu, nic nie robi, nawet nie rzucał nią. O, masakra. Dobra, teraz jeszcze raz. No, trochę będziemy mieli, kurde, problemu. No to jest akurat potwór na nasz level, nie? Poziom trudności jest ten przedostatni, więc... Trzeba się liczyć z tym, że to... Północnica za dnia się nie zjawi. Że to nie będzie zajebiście proste, nie? No, czekaj, północnica za dnia się nie zjawi. Ja wiem, że ona jest mocniejsza o północy, ale co mam, nie wiem, pierwszą w nocy dać? Może dam drugą w nocy, może się zjawi o drugiej w nocy, może jest słabsza, ale... A jest rzeczywiście druga noc. Dobra, może o drugiej w nocy się uda. I co, paskudo? Ale mnie za bardzo trafić nie może, nie? Lecące. No co jest? No. No idziemy kiedy? No to trzeba z Iną zagadać, wiesz? I się zapytać, żeby ten no... A ja dziś do ciebie wpadnę koło, nie wiem, 18 czy coś. Odwiozę ci tego, pada. Nie? Masz Wiedźmina? Grasz już Wiedźmina czy nie? Grasz już Wiedźmina czy nie masz Wiedźmina w ogóle? No dobra, okej, okay. No to trzymaj się, bo ja tutaj streamuję, no hej. Jogurt dzwonił, dobra, czekajcie. Pewnie mnie to zajebie teraz. Czegoś takiego jak jestem. Nie chcę gwiazdy tańczącej, chcę to. Dobra. No. Jest. Czekajcie. A fuck, ona się kurwa leczy, no nie zauważyłem tego w ogóle. Ja pierdolę, dobra. Nie no, trzeba ją klepać i tyle, wiecie. Patrzcie, jak my to zrobimy. Raz, dwa, trzy. Odskok, odskok. Podejdź tu. Podejdź tu. No, podejdź.
Raz, dwa, trzy. Dobra. Kurwa, no i się cała wyleczyła, no nie wierzę w to. Powiem wam, na tym szóstym levelu to mi lepiej szło niż teraz. Już mi się pewnie olej na upiory skończył. Dobra. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurwa, no wracaj tu! Kurwa, nie mogę po prostu z nią! Ja pierdolę. Nie, no trzeba ją po prostu mocno klepać, mocno klepać, mocno klepać. Trzymać ją w tych kręgach non-stop. I to ma wtedy jakikolwiek sens, nie? Bo takie w sumie bawienie się z tym wszystkim to jest gówno. Nie ma po prostu co kombinować. Ja się nie zjawi. Jedno co trzeba robić, to non-stop ją bić i tyle. Nie mam żadnych tam bomb nie rzucać ani nic takiego, tylko to Irden i... Czemu ona się teraz pojawiła? Teraz ją ciągle widać, nie wiem czy ona jest ten. Nie ma efektów. Kurde, nie wiem gdzie jest kółko teraz. Zajebiście się gra zrobiła, nie mam pytań. Kurwa. No gra się zdupczyła. Skąd ja mam wiedzieć, czy ją teraz widać, czy nie? No nie, no nie mogę, to dobra, zabij mnie już. Takie grać się nie da. Idę ją bić po prostu. Teraz ją będę bił, nie ruszam w ogóle nic innego, będę tylko lewy przycisk zmyszał, może zginie. Dobra, ale go podrzuciło. TTF, czytaj i od nowa klep, no nie ma co jej tak bić. Nie, koń napierdziela też, wiecie co, koń to na razie lata wokół mnie i mi tylko przeszkadza, bo mi zasłania wszystko. Zrób więcej tych kręgów, pamiętajcie, że te kręgi się zużywają, one znikają po chwili, a kosztują mnie mocnie. To nie jest tak, zrób więcej tych kręgów. Ja się nie zjawi. Ja nie mam tyle energii, żeby robić non-stop kręgi. Weźmy trzecią, dajmy, może o trzeciej będzie słabsza. Widzicie, że z tych kamieni księżycowych mogę ten proszek do bomb uzyskać. Dobra, to jedną rzecz jeszcze sprawdzę. Alchemia. Ale wiecie co, proszek to ja może i mam, ale ja nie mam wzoru na tą film ten. Petardy. Widzicie? Nie mam w ogóle takiej petardy nawet. Dobra, dajmy ten olej. Jest, jest. Znów ją widać. Tak? Rozumiem, że nie będzie ten.
Dobra. Jeszcze raz włączmy grę, bo to nie ma sensu tak, kurde, grać, bo jak ja nie widzę, czy ona stoi w tym kółku, czy nie. 3:00 to jest godzina duchów. Patrzę na was, głodnych. Kontynuuj. Ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną. Uciekaj od jej klonów i bij z daleka kuszą. A co te klony z bliska mi wysysają energię tylko? Mogę to sprawdzić, jak ona, jak się pojawią. Aha, że ja mam uciec od nich i ich bić. Powiem wam, ma to sens. Północnica za dnia się nie zjawi. Czyli co, mam uciec od nich i wtedy ten... Myślę, że ona nie ma, że w zależności od tego, to ona się nie robi silniejsza nagle w nocy. Dobra, jest okej. Kurwa mać! Dobra. To był dobry plan. O kurde, kiedy ja straciłem ten znak? Konia gonią chyba. I co, paskudo? Czemu ja nie mam znaku na sobie? To mnie zastanawia. Dobra. Uciekam od nich. No chodź tutaj. Dobra, olej przeciwko upiorom. U mi zszedł. Dobra, uciekamy od niej. Dobra, jeszcze jedna gdzieś jest? Czy jej nie ma? Okej. Dobra. Patrzcie, od tej bomby dwimerytowej to one się rozpuściły, nie wiem czy to zauważyliście.
Tam coś jest w oddali. Fuck, ona się leczy o mnie. No dobra. To już wiele nie pomogło, bo wydaje mi się, że chyba nie mogła się w ogóle leczyć. Dobra, poszła? Jest, kurde, udało się. Dziękuję za tą radę, żeby uciekać przed nimi. Pył, esencja upiora, trofeum z północnicy. O masakra. Zapisuję, aby mi się teraz zawiesiło, to mi się wkurzył. Konia ci wpierdoli, nie jest luz. O masakra, mocny ten potwór był. Dobra, idziemy do sołtysa. Idziemy do sołtysa. To ty? Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się jaśnicy. Miecz dostałem, zaraz zobaczę. Nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam. Mistrzu Wiedźminie. Dobra. Bywaj. I co dostaliśmy? Kniej włodarzą. Dawno byśmy wszyscy pomarli. Dobra, zaraz idziemy kolejnego potwora bić. Tak. O kuźwa, jaki miecz. O fuck. No, dobra. To jeszcze byśmy poszli do kowala od wyciągnąć ten. Dobry ten miecz jest. Bo to ważne, skąd żarcie. Byle w miejsce pełno było. A że trza było ścierwo. Dobra, weźmy tu. Godzinę 11. Rozumiem, że kowal o godzinie 2 w nocy tam też nie siedzi, nie? Chyba przy miechu. Gdzie jest kowal? A tu jest kowal. Nie. Czemu tu nie ma kowala? Pierwej wojska przeszły, ten mur, teraz gór. Dobra, to załadujmy tu tego na pewno. A nie mogę. Aha, czyli tylko te można dawać. No dobra, to dajmy przebicie pancerza, nie? Lepsze to niż nic. Dobra, zapisujemy, moi drodzy, jaki potwór będzie kolejny dla nas. Zlecenia wiedźmińskie, zlecenie potwór z lasu. Myślę, że można by je było zrobić. Zobaczmy, gdzie ono jest na mapie. Względem nas jest gdzieś tutaj, tak? Czyli idziemy do słupa i się właściwie tamten... do słupa granicznego i znaczy do tego, do znaku i zaraz je sobie weźmiemy, czekajcie. Tutaj. Wiem, że zdejm z runy z miecza, tylko nie da się runy z miecza, u kowala trzeba ściągać runy z miecza. To nie jest takie proste. Dobra, idziemy. Zdejmij miecz z run. Runę zdejmę. No nie da się ściągnąć tej runy. Ona już jest przyczepiona. Żeby ją ściągnąć, trzeba iść do kowala i ściągnąć, no. O! Nasz panie! Co się pcha? No pcham się, kurde. Dobra, moi drodzy. Zapisujemy leśnicę, oddajemy na YouTube'a, żeby była. I zabieramy się za kolejnego potwora.